hejkę. Pod ostatnim filmem jest dyskusja odnośnie ceny apartamentów. Podałem, że wydaję 2000 zł na 14 dni, że to jest niemożliwe i tak dalej. Nie jest to możliwe, tylko pod tym względem, że my wzięliśmy sobie apartament na dwie rodziny. Jedziemy w sumie w 5 osób, jesteśmy, cały apartament kosztuje nas 69 euro za dobę. Czyli dzieląc to na pół, na dwie rodziny, mamy po około 35 euro. Czyli 2000 zł za pobyt 14 dni. Stąd wyszło tak, a nie inaczej, że 2000. No, rzeczywiście, znaleźć apartament z trzema pokojami, trzema sypialniami, salonem i łazienką i dużym tarasem za 2000 jest to niewykonalne, rzeczywiście. Natomiast jeżeli ktoś szuka apartamentu dla dwóch osób, no to jest skłonny za 40 euro za dobę znaleźć taki apartament. Już naprawdę są takie apartamenty i naprawdę można znaleźć takie apartamenty. Także my płacimy 69 euro, czyli 35 euro na rodzinę. Stąd wyszło moje wyliczenia 2000 zł. Także to wyjaśniam od razu, żeby nie było niedomówień. Jak wspomniałem też we wcześniejszym filmie, mam trudności z internetem, bo tutaj nie ma internetu. Korzystam tylko z naszego pakietu danych. Także publikacje będą z opóźnieniem, jeśli w ogóle będą na wyjeździe. Postaram się, żeby coś wam puścić jeszcze, tak żebyście byli w miarę na bieżąco. A teraz oglądajcie nasze pierwsze pojazdy. Są te choinki, tak, te świerki, to co na razie. W ogóle te choinki zauważyłeś, bo ja zauważyłam na przykład, że nasze choinki mają tak, nie? Zagłożyć te wszystkie te, a tu idą do góry. Jak ile kwarta idzie, to tak jak puchacie. Tak, wszystko idzie do góry. Tak jakby wiesz, to czekało na deszcz, jak przyjdzie, to złapie każdą kroplę, nie? Na tych przyczynach. Ale koło na palma dusza. No, schodzi się fajnie. Tu jest piękna palma. Wypasiona palma. Ja cię są. Uwielbiam takie palmy. I trochę zejścia. Mamy. O, tam na górze, gdzie auto jest mniej więcej na tej wysokości, mamy swoją uliczkę. I tu idziemy sobie. Tu już jest główna ulica. I tam zaraz jest już plaża. A już rzut beretem. Będzie za jakieś 700, może metrów, 600. Może 10 minut i jesteśmy na miejscu spokojnym krokiem. Idealna palma. Był idealny widok i góry. To jest właśnie Orebić. Areobić. Areobić. A Dzidzia powie coś ciekawego? Powiedz coś po chorwacku. Inwazja szyszek. Ja cię, na jednej gałęzi ile drzew, ile szyszek.